Uwielbiam zapach świeżo zaoranej ziemi o poranku. Praca na farmie w Danii, odcinek 249. Czy będzie dobrze widać i czy będzie mnie dobrze słychać. Mam nadzieję. Odkręcamy nasz zawór. Widzicie, Henning też smaruje swojego potwora. Blokada. Zobaczymy, ile mamy na zegarze. Mamy akurat 0. Nabijam teraz ciśnienie do 8 cylindrów przez 60 sekund, żeby wypompować powietrze, i nabijemy na 125 bar. Teraz pokazuje, że spadło mi do 90. Czyli jak wczoraj nabiliśmy też na 120, widać było powietrze, bo nam ciśnienie uciekło. Wzrasta na 150, 200. Pompuję teraz to przez minutę. Wszystkie pęcherzyki powietrza, 200 bar wypycha z powrotem wężem do skrzyni tylnego mostu. Ja wyłączę teraz kamerę i sprawdzę, czy dobrze nagrywa, i odpowietrzę go i zaraz wracam. Dobra, mam nabite już 125 bar. Teraz, czyli spadło nam przez wczorajszy dzień do 90, czyli było powietrze w układzie. Nigdzie olej nam nie cieknie, czyli było powietrze. Mamy zamknięte dwa zawory po drodze, także jest podwójne zabezpieczenie. Czyli suma kontrolna jest podwójna. Zamykamy. Tu też zamykamy. 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 Dobra, to siłowniki mamy zrobione. Teraz zrobimy smarowanie. I tak jak wam mówiłem wcześniej, ten Lemkeno ma dużo punktów smarnych i musimy go rano smarować na obydwie strony. Na śniadanko wziął dzisiaj 425 litrów. Jedziemy daleko na farmę, więc zakładamy mu transportowe światła.
obrysówki, których ja jakoś nie mogę ogarnąć. Też Magnum jest szerszy od tego. Ciężkie są. Ale są ciężkie. Musiał Henninga prosić rano zawsze. Ładne są, powiem wam. Podobają mi się. Na pewno coś takiego. Za krótki. Tędy nie. O, tu po siłowni, po wężach od siłowni. Tu. Tu. Koło będzie obcierać. Przed pórzek. Największa zagadka z tego pługa. O, teraz koło nam nie będzie obcierało. Ale jak podniesiemy go wyżej. Podniósł, bym wyrwał kabel. Gdybym go podniósł do góry, bym wyrwał kabel. Odłączymy i podniesiemy go do transportu. Czyli tak około transportowe na maksa do góry. Dajemy na maksa do góry, zawsze koło transportowe do świateł. Tędy i tędy. O. Tak ma być. Jaśko, nareszcie jesteś. Jedziemy. Bardzo ładny pług. Na dwa jadą chłopaki. I trzeci lemken tam się jest, 3-metrowy. Jest do kupienia 3-metrowy lemken. Siewnik zawieszany. 169 tysięcy netto tutaj w Danii jest. Złotych. Obramowanie silnika na szybie już mamy
30 stopni. Ale idziemy zobaczyć zwolnicę i wał napędowy. Stopni tylko na wczorajszych nowych olejach. Stopni. Stopnie. Cały magnumik. Widać, że nic się nie przegrzało. Koguty gorące, przednie światło widać ładnie. To jest bardzo fajna kamera dla rolników. Nie musicie kupować telefonu, możecie osobną kupić taką FLIR sobie kamerę jak latarkę. Tylny most gorący, bo to normalne. I jeszcze sprawdzimy koło, jak się nagrzało w transporcie. Opona się nagrzała, ale łożyska są... opona ma... ...32 stopnie. No jest, gorąco. Od asfaltu. Ale łożyska... smaru dostały, nie są rozgrzane. Widzicie, jak ładnie widać? Łożysko jest igła. Drugie też. Chociaż to jest bardziej rozgrzane. Ma 24, a te ma... tak samo, 24. Czyli równomiernie, ładnie łożysko jest rozgrzane. Co myślicie o tych obrysówkach? Szoko, ty używasz tych obrysówek w swoim Lemkenie? Czy już je zdemontowałeś? One są węższe od Magnuma. Czyli nie... nie spełniają swojego zadania, bo są dotąd. Mewy już ochrzciły pług. Odblokowujemy pług z transportu. Zobaczymy, jaki będzie rodzaj gleby na tym polu i może szybciej się wytrą przed puszki, bo wczoraj było trochę za mokrawo, tak kleiło się. Dobra, demontujemy światło transportowe. Bardzo mi się podoba to światło transportowe. Tobi, nareszcie jesteś, chodź. A gdzie twój pan i pani? A gdzie Las i Lotę? Pojechali na zakupy? Dobra. Pamiętajcie, tutaj po przewodach. Tutaj też. Gdzie jest ta kamera na głowie? Tobi, trzymaj kamerę, ja ściągnę światła. Flash Martin Gordon. Dobra, może być. Ciężkie są te światła. Ale bardzo mi się podobają. Naprawdę są ciężkie.
Ale pierwsza klasa robota. Co? Orka. Drugi dzień pracy pługa i zobaczcie jakie szczęście. Podkowa. Czyli ta podkowa sprawi, że Lemken będzie chodził. Na szczęście.
uwielbiam zapach świeżo zaoranej ziemi o poranku. Dzisiaj mamy idealne warunki glebowe do orki, żeby orać. Ziemia jest dość wilgotna i fajnie nam się obraca. Przedpuszki już się nie zabrudzają tak jak wczoraj. Już się trochę wyczyściły. Jeszcze myślę, że dzisiaj te pole będzie super. No i dzisiaj mamy ten kamień. Pierwszy. Czyli widzicie, wczorajsze pole było bardzo zakamienione. Są trzy rzeczy w tym lemkenie, które nie zostały zmienione od wersji 10, 11 i mi się nie podobają. A więc pierwsza rzecz to jest taka. Siłownik od pozycji pierwszej skiby. To daje nam wychylenie skiby tej w prawo i w lewo. I wychylenie w prawo ma mniejszy zakres niż wychylenie w lewo. I to bym chciał, żeby lemken zmienił, bo w lewo mogę iść powiedzmy na 70%, a tu mogę iść tylko na 30%. Fakt, że zależne to jest od szerokości opony, tu mamy 710, ale można by było to zmienić, żeby w tą stronę i w tą stronę było po 50%. Czyli trzeba przekonstruować ten siłownik. Druga sprawa to jest taka, która się nie zmieniła od wersji 10. Ten klucz mi nie wchodzi do skrzynki. Jest po prostu za krótki. Brakuje centymetra, a nie chcę rozpychać skrzynki, żeby była dłuższa chociaż o centymetr. To jest druga sprawa. Poza tym puch chodzi idealnie. Mamy tutaj potężną obrotnicę, której już nie będziemy mogli nigdy pospawać, bo to jest odlew, ale widać, że to jest konkretny temat, niezniszczalny. Tutaj wszystko mamy jak w 11, tutaj też. Siłownik się nie zmienił, ten element się nie zmienił, ten element się zmienił, jest inny kształt i jest potężniejszy uchwyt ten do koła, no bo koło jest też potężniejsze. Poza tym dużo rzeczy się prawie nie zmieniły. No i tutaj mamy ażury Durale, a tam mieliśmy Duramaxy. No i wieje wiatr bardzo jak w Danii zawsze. Między słupicą tutaj a piersią. Młotkiem takiego dużego nie wybijecie, tylko odpryski wody pójdą w twarz. Nastukacie się, głowa będzie bolała, a demontaż przedpuszka to jest minuta. Ready. Te dwa przedpuszki, siódmy i szósty, chyba dwa razy malowali. Bo tak powoli farba z nich schodzi. Jutro będą idealne warunki, już takie pogodowe, że jak deszcz nie popada.
że jutro będzie miodzio orać. Jutro jeszcze podeschnie trochę ta ziemia, a będzie miodzio orać. Idealne linie są. Robimy orkę na klinie. Bo to mamy w trójkącie. Będziemy orać poprzeczniak w koło. Zaczęliśmy od krótkich odcinków, bo tam nie mamy bruzdy i polecimy wszystko w koło. Zrobimy pomiar głębokości. Idealnie. Idealne rzepaczysko. Słupice też mamy 90 stopni, bo trochę mamy pochylenie gruntu. Jest idealnie. Także super jest. Lecimy dalej orać.